Witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale po długiej przerwie. I witam Was w nowej serii, którą jest zbuntowana, bezdomna nastolatka. Sama nie wiem, jak dokładnie określić tą serię. W każdym razie będzie to pewnego rodzaju wyzwanie, które właściwie sama sobie przerobiłam, że tak powiem. Bo właściwie jest przerobione z wyzwania The Sims 4. Które również wiązało się z wyzwaniem bezdomnej, czy tam zbuntowanej, nawet dokładnie nie wiem. Musiałabym poszukać. W każdym razie moje wyzwanie jest dużo bardziej rozbudowane i oczywiście dostosowane do The Sims 2. I będzie to polegało na tym, już Wam wszystko tutaj przeczytam. Mamy taką mini historyjkę w cudzysłowie i zadanie takie polegające na tym, że mamy stworzyć rodzinę Simów. Musi być co najmniej dwoje rodziców i nastolatek, ten właśnie zbuntowany. Można, jeśli mamy ochotę stworzyć również jej brata albo siostrę, to jest dowolność, ale musi być na pewno ojciec i matka i ten nastolatek. I mamy wprowadzić ich na dowolną parcelę i następnie wyprowadzić wszystkich poza tym nastolatkiem, czyli matkę i ojca wyprowadzamy. Jeśli jest jakiś brat lub siostra, również ich wyprowadzamy razem z rodzicami. I w tej historii chodzi o to, że nastoletni Sim buntuje się i po wielkiej kłótni z rodzicami postanawia uciec z domu. Czyli musimy też zepsuć im relacje, czyli maksymalnie jak się da. Tylko uwaga, bo ja już to przetestowałam. Jeśli zepsujecie im relacje na maksa do wrogości, gdy będą na tej samej parceli, to nastolatek ucieknie z domu. I to jest problem, bo ten Sim po prostu sobie znika i go nie ma. Tak, The Sims 2 jest takie sprytne. I cóż, ja miałam właśnie z tym problem i musiałam nie zapisywać gry i jeszcze raz to zrobić. W sumie zaraz dopiero to zrobię przy Was. Tymczasem tak, wracajmy do zasad. Od tej pory nastolatek jest zdany sam na siebie? No tak, jest zdany sam na siebie, no. I musi przetrwać, tak jakby. Już czytam zasady. Na parceli możemy ustawić tylko kilka sprzętów, takich jak namiot, ognisko, grządki pod ogródek, dwie lampy i śmietnik. A po postawieniu tych wszystkich rzeczy musimy wyczyścić konto do zera, kodem. No i potem zaczynają się takie zasady, które pomagają nam się rozwijać, bo ja sobie to bardzo utrudniłam i to nie ma tak łatwo, że sobie zarobię pieniądze, postawię dom i tak dalej, i tak dalej. W drugim punkcie mamy nastoletni Sim nie może chodzić do szkoły ani pracować, dopóki nie osiągnie wyznaczonych punktów umiejętności charyzmy. Czyli szkoła dopiero, gdy będzie mógł rozmawiać z dziećmi, nastolatkami, a praca dopiero, gdy będzie mógł rozmawiać z dorosłymi. A żeby móc z nimi rozmawiać, to też nie jest takie proste. Bo w punkcie trzecim mamy, Sim musi unikać kontaktu z innymi, ukrywa się, więc nie może być rozpoznawalny. Może zacząć rozmawiać z dziećmi lub nastolatkami, gdy osiągnie czwarty poziom charyzmy, a żeby móc rozmawiać z dorosłymi, potrzebuje szósty poziom. I przechodzimy do czwartej zasady. Za każdy przejazd taksówką Sim musi zapłacić 10 simoleonów, jeśli przemieszcza się po mieście, w którym aktualnie przebywa. My mieszkamy w kwitnących wzgórzach, czy coś takiego, więc w tym mieście po prostu musimy płacić tylko 10 simoleonów. Natomiast jak wyjeżdżamy poza miasto, na przykład na Lazurową Promenadę albo na przedmieścia, to musimy zapłacić już 20 simoleonów. Czyli nie ma nic za darmo, jak w życiu. Za zarobione simoleony, poprzez na przykład szukanie skarbu, nastolatek może zakupić sobie sprzęt, który pozwoli mu zdobyć następujące umiejętności: charyzmę, technikę oraz kondycję, a także inne drobne sprzęty, które nie są meblami, czyli nie możemy kupować jeszcze mebli. Meble możemy kupować dopiero, gdy Sim wybuduje co najmniej jedną kuchnię, jedną łazienkę i jedną sypialnię. Czyli jeśli nie będzie tych trzech pomieszczeń, nie możemy kupić sobie ani łóżka, ani krzesła, ani nic z tych takich rzeczy. Jedynie możemy kupić na przykład lustro albo jakieś radio do słuchania, czy sztalugę, coś w tym rodzaju. I punkt siódmy. Sim może używać telefonu komórkowego, jeśli go sobie sam kupi, pamiętając cały czas o zakazie rozmowy z innymi do spełniania wyznaczonych warunków. Czyli jak nie wbijemy tego czwartego poziomu charyzmy, nie możemy i tak dzwonić do koleżanek, tak, ani szóstego poziomu, żeby rozmawiać z dorosłymi. Jednak by użyć tego telefonu, zawsze musimy mieć jakieś simoleony na koncie, tak? Bo telefon za darmo też nie działa. No i tak, w punkcie ósmym mamy już rozpisane, od którego poziomu możemy budować sobie pomieszczenia. Czyli mamy na przykład, aby wybudować łazienkę, należy posiadać minimum trzeci poziom kondycji oraz drugi poziom umiejętności technicznych. Czyli musimy się czegoś nauczyć, zanim sobie coś zbudujemy. Logiczne.
Aby wybudować sypialnię, należy posiadać czwarty poziom kondycji oraz trzeci poziom techniki. Dalej mamy kuchnię, piąty poziom kondycji i czwarty poziom techniki. Oraz aby budować salon, należy posiadać szósty poziom kondycji oraz piąty poziom umiejętności technicznych. I dalej, ostatnie, pozostałe pomieszczenia już jakiekolwiek, można budować od siódmego poziomu kondycji oraz szóstego poziomu umiejętności technicznych. Czyli to się tyczy naszych budowniczych spraw. Natomiast w dziewiątym punkcie mamy od siódmego poziomu kondycji oraz siódmego poziomu umiejętności technicznych. Sim może zakupić swój pierwszy samochód do naprawy, którym będzie mógł potem podróżować. Czyli możemy sobie kupić ten samochód, wiecie, coś do naprawienia i potem nim jeździć już praktycznie za darmo, bez taksówek. W dziesiątym punkcie mamy Sim w każdej chwili może przygarnąć bezdomne zwierzątko, jeśli stać go na jego utrzymanie, ale zwierzak nie może pracować. 11. Sim nie może spotykać się z innymi Simami na swojej parceli, dopóki nie wybuduje całego domu. Czyli musimy najpierw mieć dom, żeby móc kogoś zaprosić do siebie. I punkt 12. Należy założyć rodzinę, gdy już wybudujemy cały dom. Minimum jedna kuchnia, jedna łazienka, jedna sypialnia i jeden salon. I ostatni punkt, który jest takim dopełnieniem tego wyzwania, naszym głównym celem, żeby miało jakiś koniec, a nie żeby grało się tak bez końca. I tutaj mamy, gdy Sim będzie już dorosły i stabilny życiowo, jego celem musi stać się odnowienie kontaktów z rodzicami i naprawienie złych relacji. Wyzwanie można zakończyć, gdy Sim stanie się na nowo przyjaciółmi z obojgiem rodziców. Czyli nie bez powodu musimy stworzyć na początku gry dwoje rodziców, tak? Bo to jest nasz główny cel, bo wiecie, zbuntowana nastolatka dorosła, dojrzała i no chce naprawić swoje relacje. I to jest jej cel. I z dodatkowej informacji jest jeszcze tyle, że można odmładzać Sima eliksirem kupionym za szczęście życiowe. Och, ale się naczytałam i już mam, kurczę, tyle odcinka, a my tutaj nic nie mamy, bo chciałam wszystko zrobić z wami. Od razu mówię tak, ten piec, on tutaj już sobie stał i w sumie ja myślę, że sobie go zostawię, bo skoro już był, to sobie go zostawimy. Czy to mogę sprzedać? Nie mogę. No nic, ja to wszystko pochowam. Tak, mam nadzieję, że nie słychać żadnych hałasów za okna, a jeśli słychać, to przepraszam, mam nadzieję, że to nie przeszkadza, ale jest tak gorąco, że nie mogę go zamknąć, no niestety. Nie tym razem. No więc tak, najpierw sobie chyba postawimy to, co jest dozwolone, czyli namiot. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Chyba tu będzie. Uff, na szczęście jest. Dobra, możemy postawić sobie namiot, więc nie wiem. Postawimy go gdzieś tu. Postawimy sobie namiot i już sprawdzam. Namiot, ognisko, grządki pod ogródek, dwie lampy i śmietnik. No śmietnik mamy tutaj, więc go zostawimy. Możemy postawić jakieś dwie lampy. To będzie w światłach, logiczne. Myślę, że weźmiemy te najtańsze, no bo nie będziemy szaleć. Jedną koło namiotu i drugą może gdzieś tutaj. A ognisko gdzieś tu będzie? Tu jest grill. Teraz tak, który to? Chyba to. Więc sobie postawimy ognisko gdzieś tu. Grządki pod ogródek. To chyba będą tu? Nie. Tutaj. W sumie nie jest napisane, jaka ilość ma ich być, więc powiedzmy, że może taki paseczek sobie postawimy na razie. Powinno nam to starczyć, najwyżej potem będziemy to dokupować. No i co, tyle. Namiot, ognisko, grządki pod ogródek, dwie lampy i śmietnik i tyle. Jeszcze jedna kwestia była taka, czy mogę usunąć skrzynkę? Bo teoretycznie możemy. A czy ona się usunie? I czy czegoś nie zepsułam? Zepsułam, no! I właśnie tak to, tak to, moi drodzy, jest. Co ja teraz mam zrobić? Muszę wyjść bez zapisywania chyba. No cóż, także, cięcie. Dobrze, moi drodzy, powróciłam. Jest nasza Simka z powrotem, nie zniknęła już. Już nie zamierzam usuwać żadnych skrzynek, kurczę bele. Chyba, że jeszcze jeden ja się boję. Nie będę próbowała. Jeśli chodzi o te rachunki, to nie wiem, jak to rozwiązać, szczerze powiedziawszy. Myślę, że nie wiem. Albo będziemy jej to płacić kodem, albo z naszych pieniędzy, sama nie wiem, zobaczę jeszcze. No jak mówiłam, nie wszystko jest do końca przemyślane, bo wiadomo, jak The Sims 2 działa.
nie jest tak prosta w obsłudze jak The Sims 4 na przykład. Dlatego no, mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej. I tak, musimy zepsuć jej relacje z rodzicami. Ja to zrobię za pomocą moda. Nazywa się Inseminator. Ich tu przywołam na chwilę. I wtedy zepsujemy te relacje. Dobra, mamy naszych rodziców. I teraz spróbujemy. Wzajemne relacje. Oby się nic nie zepsuło, proszę. Wzajemna wrogość. I wspólne relacje, fekundo, wzajemna wrogość. Udało się. Więc jak widzicie, mamy wrogość wobec rodziców. Zostaw, zostaw, zostaw. Ty nie możesz z nią rozmawiać. Oni, ich tutaj nie ma. Wyobraź sobie, że ich tutaj nie ma. Ty uciekłaś z domu. Więc tak, to usuwamy. I tu też usuwamy. I państwo też bym chciała usunąć. To znaczy, oni chyba sobie pójdą do domu, nie? Taką mam przynajmniej nadzieję. Więc papatki. Dobra. Musimy teraz wyzerować jej konto. To też muszę rozwiązać innym sposobem. W każdym razie tych pieniędzy tutaj nie ma. Zaraz coś kupimy, żeby to zniknęło. Aha, no dodałam też kilka drzew. Ale to nie wliczam w jej rachunek, bo to jest powiedzmy, że tak, takie było otoczenie, jak ona tutaj się przeniosła. A my tutaj musimy teraz znaleźć coś drogiego, żeby jej zabrać pieniądze, no. I proszę bardzo, nie mamy już nic. To wszystko ładnie chowamy, bo tego nie używamy. Jesteśmy bez grosza przy duszy. I teraz tak, już widziałam, że chce nam się siku. Tylko tak, wypadałoby sobie rozdać punkty. I potrzebujemy pieniędzy na taksówkę, bo czy można iść na parcelę? Mogę iść na parcelę. Czyli nie muszę płacić za taksówkę. No dobra. Czyli możemy chodzić na parcelę. I wtedy nie płacimy nic. Według tych zasad. Dobra, ona sobie skakać chce. Ale my musimy iść się gdzieś załatwić, bo nie mamy tutaj toalety, jeśli, jak możecie zauważyć. Ani łazienki, ani zlewu, nie mamy nic. Rozpal ogień. Bo ja muszę sprawdzić, czy tu się da zrobić do jedzenia. Bo jeśli nie da się nic zrobić do jedzenia, no to znów jesteśmy. Możemy piec pod pomyki tylko i wyłącznie. No, super po prostu, czyli jesteśmy. Czyli to będzie trudne wyzwanie. Ja proponuję tak, najpierw wykop coś, cokolwiek żebyśmy mieli. No bo musimy mieć jednak pieniądze na jedzenie chociaż. Oj, sorki, tutaj coś wcisnęłam jak zwykle. Znowu mi przyniosłeś to pudło. Nie chcę od ciebie nic. Nic od ciebie nie chcę, gazety też nie chcę. Dajcie mi święty spokój. Co tam masz? Jeszcze mogłabyś wykopać coś... Ach, jeszcze ta mi tutaj potrzebna. Idźcie, nie rozumiecie, że ja nie mogę z dorosłymi rozmawiać. Idź stąd. Trzeba sobie radzić, moi drodzy. I z tego, co wiem, Simowie mogą nie chodzić do szkoły. Ale im... spadnie ocena, a potem przez to mogą mieć bardzo niską... ocenę pracy i mogą zostać z niej wyrzuceni, czy coś takiego. Dokładnie nie wiem, bo nigdy mi się to nie zdarzyło, czy to nie... dlatego... ona pójdzie do szkoły, jak zdąży, tak? Jak jej się uda wbić te... czyli tak, muszę pamiętać, że tamtego nie mogę, wiecie, usuwać. Dobra, mamy 300 simoleonów i musimy iść gdzieś, bo... tylko najpierw to wypełni. Musimy iść coś zjeść. A do tego, żeby coś zjeść, to potrzebujemy chyba automatu. Bo nie możemy rozmawiać z ludźmi. Tylko gdzie są automaty? Potrzebujemy na pewno toalety. Więc też się musimy wybrać na jakąś siłownię, albo w inne publiczne miejsce. No mówię o siłowni, bo tam są jeszcze prysznice. Więc wiecie, o co chodzi. No tak w ogóle to tak wygląda Miranda. Już ją pewnie widzieliście na początku gry. Zbuntowana Miranda. Dawaj Miranda, idź na parcelę publiczną. Centrum handlowe na wynos. Zobaczmy, co tam jest. Idziemy z buta, więc nic nie płacimy. Ha, ha, ha. Jestem taka sprytna. Przydadzą się pieniądze na rachunki.
I musimy sobie kupić koniecznie jakieś lustro, żeby wbijać charyzmę oraz ćwiczyć kondycję i technikę, czyli potrzebujemy jeszcze coś do nauki techniki. Dotarliśmy, moi drodzy, ale tu nie ma żadnych budek z jedzeniem. W sumie nie jesteśmy jeszcze głodni. Najpierw skorzystamy z toalety. Możemy kupić sobie telefon. Ale to nas nie urządza w żaden sposób. Jest tutaj grill. Wiem, co zrobimy. Pójdziemy do jakiegoś parku. Albo chyba, że ten koleś upieczy hot dogi, jak myślicie? Aleksy, upiecz hot dogi. Nie. Nie przemówiłam do niego. A możemy ćwiczyć. Tutaj możemy ćwiczyć. To tak, będziemy tutaj ćwiczyć. I może też w tym czasie upieczę hot dogi. Kupimy sobie ten telefon, bo się może przydać. Ile on w ogóle kosztował? Wow, drogi był. No trudno. Proszę upiec hot dogi, ludzie. Bo ja zaraz będę głodna. Niech ona sobie wbija chociaż jeden punkt, a ona tutaj nic nie wbija. Więc to tak nie działa. No to pięknie. Czemu nikt nie chce upiec hot dogi? Kto to jest? Irmina Jubileusz. My byśmy mogły, ale... No ale nie można. Bo to jest wbrew wyzwaniu. Poza tym skąd wzięłybyśmy tutaj hot dogi? Idziemy gdzie indziej. Nie wyjęłam tego moda. No dobra, trudno się mówi. Będę musiała go koniecznie wyjąć. To jest mod na odwiedzanie sąsiadów. Potrzebujemy jakiegoś parku chyba. Ale dom kultury na wzgórzach tutaj może. Zobaczymy. Mam nadzieję. Na razie udało nam się z nikim nie rozmawiać, na szczęście. Dobrze, jesteśmy, ale tu nic. O, jest coś, czekajcie. Jest kominek, super po prostu. Zobaczymy, co nam to da, ta gra. W ogóle mamy zimę. Upsi. Możemy zamarznąć na dworze. No halo, grasz w to? Czy to może się gra w dwie osoby? Chyba tak. To by nie wolno. Zostaw. Odejdź od ludzi. Chodź sobie pojeździ. O, gorąca czekolada. Ale w sumie nie wiem, czy możemy korzystać. O, i są szachy. Możemy wbijać logikę. Ale my jesteśmy głodne. Zrób hot dogi. Niech ktoś zrobi hot dogi, please. Przecież my umrzemy z głodu. Przynajmniej nam się rozrywka podniesie. Szkoda, że kondycja nie rośnie przy tym. Czy ktoś zrobi hot dogi? Czy wy nie jesteście w ogóle głodni, ludzie? Powiedz, że jesteś głodny, Józek. Józek, zrób hot doga. Tak! Nie. Józek, nie daruję ci. Nie wierzę po prostu w tych Simów. Czy widzicie, że ona już... Ona mi tu umrze. Za karę wykop im dziurę. Będę musiała sprawdzić parcelę, albo wstawić gdzieś parcelę. Z tymi automatami, gdzie można kupić batonika i takie inne. Bo ja liczyłam na to, że Simowie będą w tych parkach coś piec hot dogi albo coś takiego, bo zawsze to robią. Ale przecież nie może ona sobie upiec, bo co? Z tyłka nie wyciągnie tych hot dogów, no. No nie oszukujmy się. O! Natalia! Dzięki ci! Dzięki ci!
biec. Szybko! Szybko! Co za to? Szybko! Walcz o przetrwanie! O, znalazłeś. Walcz o przetrwanie, Miranda. Tylko nie gadaj z nikim, please. Chodź tu, ona tutaj niesie te hot dogi, zobacz. Niesie. Zostaw, Daniel, zostaw. Proszę, błagam, nie zjadajcie mi tego. Ostatni hot dog, please, biegnij. Walka o ostatniego hot doga. Tak, nie umrzesz. Tylko nie gadaj. I widzicie, kurde, belę. To jest problem. To jest problem, że oni gadają przy jedzeniu. Ona nie może z nim gadać. Czyli powiedzmy, że nie zaliczam tej znajomości. Oj, nie chciałam tak zrobić. Wyzeruję to. Po prostu jak będą takie przypadki, to będę zerowała albo coś w tym stylu. Dobra, ja powiem tak. Ona jest brudna, więc jeszcze bym ją gdzieś umyła. Albo wiecie co? Niech ona się umyje tu. Umyje ręce. I to jej musi wystarczyć. I jeszcze niech doje po kimś tego hot doga. A to jest męska. W ten sposób to załatwimy. I jeszcze niech sobie skorzysta. Żeby, wiecie, była tak na maksa i teraz wrócimy do domku i... nie wiem, co będziemy robić. Niestety to kopanie w ziemi strasznie brudzi Simów. Ale jak widzicie, myjąc ręce też się da. Aczkolwiek zajmie nam to dobrą godzinkę. Skorzystaj. Tak, skorzystaj i idziemy do domu. Wracamy do domu już, bo ten odcinek trwa za długo. Przez ten wstęp głównie. Dlatego tak, wracamy do domu. Tak jak myślałam, musimy poczekać 8 godzin i 7 minut, aż nasz Sim wróci przez tego moda. O, jeszcze goście przeszli, super. Mam nadzieję, że sobie pójdą zanim Miranda wróci. Więc ja sobie tutaj na nim już sama poczekam. No bo nie ma sensu tego przedłużać. Śnieg spadł! Mówiłam, że nie ma sensu tego przedłużać i po prostu ja sobie na nią zaczekam. A my się już usłyszymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że takie wyzwanie wam się podoba. Wszystkie szczegóły macie jeszcze w opisie. W pełno powiadomień. Wszystkie zasady są w opisie. Nie wiem, czy mi się uda to też wrzucić na bloga, ale jak mi się uda, to oczywiście podlinkuję. Więc komentuj. Do zobaczenia. Pa, pa!